Damian, pokonujemy wyżej notowanego rywala, no choć ten mecz nie rozpoczął się dla nas dobrze, ale kiedy uwierzyliście, że to zwycięstwo jest możliwe? Tak naprawdę od początku wyszliśmy z takim nastawieniem, że chcemy wygrać to spotkanie i myślę, że zasłużyliśmy na to swoją grą. Jasne, że mecz nie zaczął się dobrze, ale taki jest hokej i trzeba grać do końca. I to pokazała ta druga tercja, że w przeciągu kilku minut strzeliliśmy te dwie bramki, a później spokojnie już broniliśmy tego wyniku i dowieźliśmy to do końca. W pierwszym spotkaniu w Krakowie w półfinale przegraliśmy z rywalami 0-2. Czy to znaczy, że dobrze rozpracowaliście rywala i wyciągnęliście wnioski? Myślę, że tak. Myślę, że wnioski zostały wyciągnięte, co pokazuje ten wynik. Na pewno wiedzieliśmy, że oni będą chcieli grać szybko i gdzieś tam po rogach próbować kręcić, dlatego staraliśmy się bronić to kompaktnie, stać pięciu w środku i w miarę blokować strzały i wyprowadzać kontry, co się nam udało. Ty wróciłeś do gry po kontuzji, no jak widać chyba już z twoją formą wszystko w porządku. No, jeszcze daleko do optymalnej formy, ale staram się robić co mogę i pomagać drużynie jak mogę. Na pewno mogłoby być lepiej, ale nie ma co narzekać też. No, jutro przed nami wielki dzień. Jeśli pokonamy drużynę z Danii, możemy sięgnąć po historyczny triumf. Czy macie już rozpracowaną ekipę Aalborga? Jakie są mocne i słabe strony tej drużyny? My się przygotowujemy z meczu na mecz. Może gdzieś tam trener wybiegał do przodu, ale my się przygotowywaliśmy najpierw w play-offy na Tychy, teraz na tą Karagandę. Te parę dni i jutro mamy czas, nie wiem, czy jakieś wideo, czy po prostu trener nam powie jakieś wskazówki. I tyle, no. Nie ma co się zagłębiać, bo my jesteśmy od grania, trener jest do rozpracowania. I tak jak mówię, jutro będziemy mieli jakieś zebranie przed meczem i powiemy sobie, co będziemy grać.